Dobrze. Słuchajcie, może nie tak, bo tutaj nie ma co relacjonować z grup teraz, tylko chodzi o to może, że ktoś chciałby może się podzielić jakimś doświadczeniem, może kilka osób po prostu tylko, doświadczeniem czegoś może fajnego, co się spotkało, co się dzisiaj zadziało na grupie, to proszę, gdyby ktoś chciał, wolności, nie? Może nie chciałam powiedzieć tego, co na grupie było, ale chciałam takie... Ja może nie to, co... No też mówiłam o tym na grupie, ale chciałabym powiedzieć takie doświadczenie, jak działa Słowo Boże w moim życiu. Konkretnie obietnice, które są w Słowie Bożym, a których ja się uchwyciłam. Jedną z takich obietnic jest, mianowicie słowo, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To jest taka moja obietnica, którą żyję, powtarzam sobie często na mnie. Pomaga w trudnych sytuacjach, nawet wtedy, kiedy po jakieś tam porażki ponoszę, to wtedy uważam, że to też jest dla mojego dobra. W ubiegłym roku byłam w Kanadzie i jak wracałam stamtąd, podróż wyglądała tak, że ja lecę z Toronto do Warszawy, z Warszawy następnym samolotem do Gdańska, a potem busem do Koszalina. Samolot z Toronto już wyleciał opóźniony, więc już się, miałam tylko godzinę, żeby się przesiąść do drugiego samolotu z Warszawy do Gdańska. Już był samolot opóźniony, ale w powietrzu na drugie pół godziny. Potem była znowu odprawa celna. Mówię, no chyba nie zdążę. Jedni ci pasażerowie, którzy lecieli ze mną na ten samolot do Gdańska zdążyli, natomiast mi zabrakło tylko 10 minut. Ja taka rozżalona, mówię, Panie, przecież wiesz, że jestem zmęczona, że całą noc nie spałam w samolocie, to zmiana czasu, jestem po prostu zmęczona i jeszcze muszę tu czekać na tym lotnisku. Okazało się, że następny samolot mam dopiero za 5 godzin z Gdańska do Warszawy. I jeszcze potem okazało się, że z Gdańska do Warszawy jeszcze był trochę opóźniony ten samolot, ale jak czekaliśmy na ten samolot do Gdańska, stała obok mnie taka pani, mówi, wie Pani co, jak te loty się pogorszyły, ciągle są opóźnione samoloty, ale wie Pani co, można pisać odszkodowanie o opóźniony lot. Trochę mnie to tak już uspokoiło. Jak już przeleciałam do Gdańska i wracałam do Koszalina, to kierowca mówi tak, a wie Pani, że jak jest samolot opóźniony, to można pisać odszkodowanie o lot. Wróciłam do Koszalina, poszukałam w internecie, okazało się, że są firmy, które załatwiają te sprawy formalności z odszkodowaniem. I okazuje się, że mogę uzyskać 600 euro odszkodowania, tylko musi być spełniony jeden warunek. Musi być powyżej 5 godzin, kiedy jest opóźniony lot. I tyle było. I odzyskam, co prawda nie dostałam 600 euro, trochę mniej, ale tu też we wszystkim Bóg współdziała, nawet w tej sytuacji. Chwała Panu. I jak te spotkania w grupach? Podzieliście się Słowem, tak? Ucieszyliście się Słowem Bożym? Dobrze, dobrze, ok. To spotkanie teraz nasze, ono też trochę jest związane z tym wszystkim, co jeszcze nie było powiedziane, a chciałoby się jeszcze powiedzieć, tak? A to wszystko jest związane z moim miejscem w Kościele, z Twoim miejscem w Kościele. To jest pytanie, które trawi często nasze życie. Jesteśmy ciałem Chrystusa, świętym Kościołem, narodem wybranym. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Jesteśmy oddani Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy Jego dziećmi, dziećmi Boga i jesteśmy włączeni w to święte ciało przez chrzest święty,
bierzmowanie, przyjmujemy ciało Chrystusa w Eucharystii. Jesteśmy tym Kościołem, jesteśmy świętym Kościołem. To my jesteśmy. Jesteśmy Bożym Kościołem. I to wynika z natury naszego życia chrześcijańskiego. Także tak naprawdę w języku takim mocnym teologicznym nie musimy szukać żadnego miejsca w Kościele, bo jesteśmy w Kościele. I te wszystkie dobra duchowe, które są obecne w Kościele, te wszystkie łaski, one są naszym udziałem. Wiecie, czasami jest tak, że jak ktoś tam należy do jakiejś wspólnoty, nie wiem, takiej wspólnoty jakiejś tam, może jakiejś tam grupy różańcowej, czy tam Michała Archanioła, czy jakiejś świętej Rity na przykład, to mówi się, że jak jesteś tak formalnie w tej grupie, to wszystkie owoce duchowe też tobie się należą. Łaski, jakieś modlitwy wzajemne idą też jakby na twoje konto, że tak mogę powiedzieć. W Kościele tak jest, należę do Kościoła, jestem w ciele Chrystusa i to wszystko, co jest w tym ciele, mi się udziela, bo jestem w tym jedynym ciele Pana Jezusa. To ustawmy sobie to dobrze. Nie muszę szukać, bo wiecie, że my dzisiaj bardzo tak psychologizujemy i teraz ja muszę wiedzieć, muszę być świadomy, muszę kontrolować wszystko. Nie, nie jest tak. Wiele rzeczy dzieje się duchowo w nas, nawet jak nie macie pojęcia na ten temat. Wiele rzeczy otrzymujemy od Boga, wcale nie wiedząc o tym zupełnie. Pamiętajmy też o tym, że dzieją się różne rzeczy niezależnie od naszej świadomości. Też, po prostu. Jako należący do Boga. To jest pierwsze. Nie muszę szukać swojego miejsca w Kościele, bo je mam przez Chrzest Święty. I mam miejsce w niebie, przygotowane przez Boga, które jest związane właśnie z tym, że Bóg mnie wybrał, dał mi łaskę wiary i przez Chrzest Święty mam miejsce w niebie przeznaczone dla mnie. To jest pierwsze. Drugie jest to, że Bóg, który nas uzdalnia, daje nam różne charyzmaty, łaski, mówimy talenty, Bóg chce w związku z tym, że jestem człowiekiem myślącym i kochającym, abym konkretnie zaangażował się w ten Kościół. I to jest ta przedziwna współpraca między łaską a mną, wolnym człowiekiem, że naprawdę ode mnie wiele rzeczy zależy. I losy Kościoła też jakoś zależą. I to jest taka niełatwa gimnastyka, bo z jednej strony Pan Bóg sobie we wszystkim poradzi, a z drugiej strony nie poradzi sobie bez nas. To jest właśnie taka trochę sprzeczność, ale musimy utrzymać i to, i to. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś biskup Edward opowiadał taką historię, że był taki biskup, który został mianowany biskupem gdzieś tam w świecie, no i pojechał podziękować Ojcu Świętemu za tą nominację. To był Jan 23 wtedy papieżem. No i pojechał do papieża i tam umówił się na spotkanie i mówi: Ojcze Święty, dziękuję, że wybrałeś mnie, że zaufałeś mi na ten urząd, ale tak jest to tak bardzo, bardzo mam tyle trudności w tej mojej diecezji, tyle takich zmagań różnych, taka trwoga mną czasami przychodzi. No i tak papież cierpliwie wysłuchał tego biskupa, no i po chwili mówi do niego: księże biskupie, wiesz co, jak zostałem papieżem, to kilka właśnie, też tak przeżywałem i tą odpowiedzialność i te wszystkie takie wielkie rzeczy w tym kościele i miałem taki sen pewnej nocy. Przyślił mi się Pan Jezus i mówi do mnie tak: Janie, Janie, nie bądź taki ważny w moim kościele. I to jest autentyczna historia. No i podejrzewam, że też autentyczny sen papieża Jana 23. To jest przedziwne, że z jednej strony Pan Bóg może wszystko i jest Bogiem, Jemu ufamy i jeżeli Mu się zawierzamy całkowicie, to Pan Bóg, dobrze wiemy, że wyprowadzi zawsze wszystko tak jak trzeba. Nie znaczy to, że bez cierpienia, czy śmierci, czy trudu, ale wyprowadzi tak jak trzeba. A z drugiej strony naprawdę Bóg uzależnia bardzo wiele rzeczy. Ogrom rzeczy.
wielkich rzeczy też. Tutaj przypomnę taką sytuację, kiedy ta Łucja, ta, do której Matka Boża przychodziła już później w zakonie, ta, która z Fatimy Łucja, opowiada, że kiedy już była w zakonie i objawiał się jej Pan Jezus z Matką Najświętszą, to bardzo Matka Boża prosiła wciąż, żeby papież oddał świat jej sercu niepokalanemu. I papież Pius XI nie zrobił nic z tym. I Jezus z Matką Najświętszą, tak mówi Łucja, mieli mówić, że jeżeli papież tego nie uczyni, to Rosja się nie nawróci tak szybko. To jest bardzo przedziwne. Zobaczcie, jak Bóg uzależnia takie różne historie, takie oddanie papieża całego świata sercu Matce Najświętszej. Właśnie ten akt jest później powodem różnych rzeczy w świecie. I Pan Bóg zresztą to bardzo mocno pokazuje, bo zobaczcie, kiedy popatrzymy na daty, to jest bardzo ciekawe, że Jan Paweł II był ocalony 13 maja, pamiętamy, tak, 81 roku. Że na przykład Pius XII oddaje świat sercu niepokalanemu Matki Najświętszej 8 grudnia 42 roku, a Związek Radziecki rozpada się 8 grudnia 91 roku. Tak? 91 roku dokładnie, chyba. Także zobaczcie, jak jest przedziwne, że nawet Bóg w tych samych datach gdzieś pokazuje, że ten cud, który Bóg uczynił, jest uzależniony od różnych rzeczy, które my poczyniliśmy. Tak? Tu właśnie Jola opowiadała, poszła na nocną adorację i stało się coś. Bóg uzależnia wiele rzeczy w świecie od naszych działań. I może to jest jakaś taka druga tajemnica, jeżeli pytamy się o miejsce w Kościele, że naprawdę my możemy robić wielkie rzeczy. To się też wiąże z tym darem męstwa, o którym będziemy mówili. Cała historia, kiedy nawet zobaczcie, autor listu do Hebrajczyków opisuje dzieje mężów i kobiet świętych, on pokazuje, co się działo. Ten zrobił to, ta zrobiła to i zadziały się takie rzeczy. To jest bardzo niezwykłe i trzeba bardzo mocno uwierzyć nie w swoją wielkość, ale w swoje posłannictwo. Tak? Że jesteśmy tutaj na tej ziemi jako chrześcijanie, aby budować Królestwo Boże. Powiem wam, że dzisiaj po tych różnych latach, różnych doświadczeń mojego życia, że powiem wam szczerze, że mimo powiedzmy młodego wieku, naprawdę tego strasznie dużo było. Ja jestem czasami tak zmęczony tymi przeżyciami, że mógłbym spokojnie umrzeć nawet. W takim znaczeniu, że dużo tego jest po prostu. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Nawet w takim sensie geograficznym gdzieś tam. Jakieś różne doświadczenia, coś tam. Tego jest po prostu jakiś ogrom taki wielki. I powiem wam, że dzisiaj ja osobiście patrzę tak na swoje życie. Jestem żołnierzem, który wstaje rano do walki na front właśnie działań wszelkich, by rozszerzać Królestwo Boże. Ja dzisiaj tak patrzę na swoje życie. No i oczywiście staram się wypełniać to, co biskup mówi, co spotykam się i pytam się właśnie, co mam zrobić, czy to jakieś tam chcę, ma jakieś uwagi i tak dalej. Pytam się właśnie, żeby być w posłuszeństwie przed Panem Bogiem. Powiem na taką ciekawostkę, że byłem u biskupa gdzieś tak z pół roku w jakiejś sprawie i właśnie ja mam dużo takich różnych obowiązków i to jest takim moim krzyżem wielkim, bo tego jest trochę bardzo dużo po prostu różnych rzeczy. No i mówię do biskupa tak. Księże biskupie, pytam się bardzo mocno poważnie. Poważnie i mocno. Mam tyle obowiązków,
czego ode mnie chce Bóg? I zanim ksiądz biskup odpowie, to proszę pamiętać, że pytam się jak Boga, jaka jest moja misja dzisiaj w Kościele? To jest mój jedyny przełożony. I biskup, też było widać, że on to przeżył, bo on zapadła cisza, widocznie tam, wiecie, wszedł w głębie swojego serca, może przywołał Ducha Świętego, i on powiedział, co dla mnie było takim dużym znakiem, Radek, dzieła miłości. Tak powiedział, dzieła miłości. To było dla mnie takim dużym znakiem na te moje zmagania przeróżne. I to jakoś mi pomogło bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dlatego rozumiemy, że rola tutaj też, nawet powiem wam, że dzisiaj rozmawiając z wieloma, pomyślałem sobie, że za mało korzystacie z moderatora. Bo zrozumcie dobrze, że moderator, czyli wysłannik biskupa, on jest waszą pomocą. I on jest światłem dzisiaj od Boga dla was. Jedźcie do niego. Umawiajcie się na rozmowy. Proście o światło. Wzywajcie do wspólnot. On dzisiaj ma mandat od Boga przez księdza biskupa Edwarda, żeby być światłem dla odnowy w Duchu Świętym właśnie w kościele tej diecezji koszańsko-kołobrzeskiej. Mówię to dlatego, że ta misja, którą mamy powierzoną przez Boga, znów ona musi być rozeznana. I trzeba się pytać mocno, jaka jest właśnie misja. Oczywiście pytamy się swojego ojca duchownego, pytamy się spowiednika, pytamy się lidera, pytamy się przyjaciół, pytamy się Boga samego na modlitwie i możemy pytać się właśnie też przecież najbardziej moderatora, który jest wysłannikiem biskupa. To jest też bardzo ważne, powiem wam, że w tej całej posłudze takiej przeróżnej ja doświadczyłem bardzo wiele mocy samego posłannictwa biskupa. Że w Kościele to jest bardzo mocne po prostu. Że jeżeli biskup namaszcza i biskup posyła, to jest przedziwna moc Boga. Bo objawienie Boże zostało dane i objawione, nie wydedukowane umysłem ludzkim. Dlatego jest posłuszeństwo w Kościele, ponieważ został z nieba objawiony dar wiary. Została z nieba objawiona nauka, której wszyscy jesteśmy winni posłuszeństwo. Dlatego rozumiecie, my jesteśmy winni posłuszeństwo nauce Boga, która została nam dana z nieba. Nie możemy jej zmieniać. Nie możemy wymyślać sami sobie jakiejś nauki. Stąd się bierze posłuszeństwo w Kościele. To jest kapitalne, żeby to zrozumieć. I właśnie nawet wiele razy doświadczyłem też od przyłożonych, że może nie rozumieli do końca, co robimy, ale zgadzali się po prostu. Zgadzamy się. Radek, nie wiem, o co chodzi, ale rób to. Tak, okej, rób to. Może ktoś tego nawet nie czuł, ale rób to. Tak, to jest, nie rozumiem tego do końca, ale tak, idź tędy. Misję swoją w Kościele warto na pewno rozeznawać, ale znów teraz to jest inaczej niż z księdzem, siostrą zakonną, bo też chciałbym wam bardzo też potwierdzić, żebyście, bo może jeszcze inaczej. Taka rzecz mnie kiedyś zmartwiła, ona miała miejsce tam, nie wiem, 2-3 lata temu, jak pamiętam, przychodziła taka grupka, ja nie formowałem, ale przychodziła taka grupka i tam robili różne fajne rzeczy, no i tam pytania jakieś na koniec tego spotkania i ktoś bardzo poważny i doświadczony zadał pytanie tak przedszkolne i oczywiste, że mnie to po prostu rozwaliło. Że to było, tak sobie myślę, Boże, czemu pytasz się o to, skoro to powinieneś wiedzieć? Co chcę powiedzieć? Chodzi o to,
że jeździcie na wiele rekolekcji i dobrze, formujecie się, zdobywacie wiedzę, a wciąż jakbyście wiedzy nie przyswajali. Jakbyście nie wierzyli w to, co słyszycie. I wracacie do tych samych rzeczy, które powinniście już dawno wiedzieć. Bo to się rodzi z tego, że nie wierzycie, że nie wierzycie, nie wiem, w swoje posłannictwo, nie wierzycie w to, że możecie coś robić odważnie. To stąd jakoś się też bierze takie coś. Że jeżeli się już coś dowiedzieliśmy, to już zostawmy to, idźmy dalej po prostu, działajmy. Nie? Działajmy, róbmy po prostu coś. Odważnie. Nie pytajmy się ciągle o te same rzeczy. To jest jakby takie, wiecie, tak jak psychologicznie ktoś, powiedzmy, jest trochę zakompleksiony, nie dowierza w swoje siły, to mamy coś takiego po prostu. Bądźcie bardziej odważni w działaniach po prostu. Bądźcie odważni i uwierzcie w to, że nie posiadacie, nie mówię tego słowa, ale że jest z nami Pan. Że jest z nami Duch Święty. Po prostu jest. To uwierzcie w to głęboko. I zobaczcie, te wszystkie rzeczy, o których sobie tam mówiliśmy z Ewangelii, czy takie proste jakieś rzeczy rozeznawania, to uwierzcie po prostu, że Pan będzie wam towarzyszył w tych wszystkich poczynaniach ewangelicznych, we wszystkich. Trzeba się zatroszczyć nade wszystko o czystą intencję. Jeżeli nam towarzyszy czysta intencja i nie robimy coś głupiego, to naprawdę Bóg będzie nam towarzyszył bardzo mocno. Coś, co się nie sprzeciwia nauce Kościoła, Kościołowi. Bóg naprawdę będzie po prostu przy nas we wszystkim. Słuchajcie, ile razy pamiętam takie zdarzenie w Domu Miłosierdzia Bożego, że po prostu tam ktoś do mnie przyszedł, jest jakaś potrzeba. No i tam szukam pieniędzy, mówię, dobra, idź to kup. Ta osoba idzie to kupić i w tym czasie Bóg nam daje te rzeczy za darmo. Wiele razy to doświadczyłem. Zastanawiałem się często, co to znaczy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zamiast szukać pieniędzy po kieszeniach, zawołaj Boga i powiedz, Boże, potrzebujemy tej rzeczy, przyjdź nam z pomocą. Bo Bóg towarzyszy nam we wszystkim. Nie? Te słowa wczoraj, co wam mówiłem o tej Baśki z Krakowa, przestań się pytać o ten samochód. Będę przy tobie w twoich poczynaniach. I słuchajcie, ja kiedyś tam, powiedzmy, troszkę tak bardziej skrupulatnie pytałem się o wszystko. Po tych słowach pytałem się Boga o wiele rzadziej o różne rzeczy. Jeżeli byłem pewny, że to jest mądre, konieczne i słuszne i towarzyszy temu dobra intencja, robiłem. I nawet był taki czas, teraz nie ma remontów, ale no, chociaż są remonty tam, powiedzmy, w innych domach, ale był taki czas, wyobraźcie sobie, to jest w ogóle szaleństwo, jedno z większych, Domu Miłosierdzia Bożego, ale Bóg tak nam powiedział i myśmy tak bardzo długo żyli, że więźniowie robili to, co tam do nich należy, ale wszystkiego nie mogli zrobić, remontując Dom Miłosierdzia Bożego, więc musiałem wzywać firmy specjalistyczne, tak, powiedzmy hydraulika, elektryka, no to są zbyt poważne rzeczy. I powiedzmy, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, wiedziałem, że teraz następuje etap taki, idziemy naprzód i zamawiałem firmę, czekałem na fakturę i mówię, Panie Jezu, dostałem fakturę, zatroszcz się w tej sprawie. I Bóg przez kilka lat remontu, właśnie tak to wyglądało, że robiliśmy, były faktury i Bóg płacił po czasie wszystko. Tak Bóg to robił. Ja to tylko przypomnę jeszcze, też te rekolekcje mają obudzić wiarę, więc też dlatego te przykłady. W roku Miłosierdzia Bożego z biskupem postanowiliśmy, że trzeba uroczyście otworzyć Dom Miłosierdzia Bożego. To było trochę śmieszne, bo on działał, ale takie zwieńczenie głównych remontów. I to było bardzo wspaniałe, bo było bardzo dużo ludzi. Były trzy wielkie wydarzenia. To był no, przepiękny dzień, taki no, cudowny dzień. Ja go też przeżyłem pięknie i Bóg dał pogodę i wiele różnych rzeczy. I
w niedzielę wieczorem taki szczęśliwy, po prostu taki, byłem taki szczęśliwy po prostu tymi wydarzeniami, tak przeogromnie szczęśliwy po prostu. Mówię, Boże, muszę odpocząć, ale jak mam odpocząć, skoro na moim biurku jest taka cała sterta faktur do zapłacenia. Zrób coś z tym. Następnego dnia w poniedziałek budzę się rano koło godziny 6 na łóżku i pierwsza myśl mi przychodzi właśnie odnośnie tych faktur. Że są te faktury. Chciałbym, żeby Bóg uwolnił moje serce od tych faktur. Słuchajcie, i odwróciłem się do ściany, na boku. Odwróciłem się do ściany i kiedy gapiłem się w tą ścianę i tak gadałem z Bogiem o tych rzeczach, przypomniała mi się scena ze Starego Testamentu, jak pewien chory król leżał chory w łóżku, odwrócił się do ściany i mówił, Boże, przedłuż mi życie. Jest taka scena w Starym Testamencie. Tak. Tak. Dokładnie. I tak jęczał do Boga. On tam jęczał tak do Boga. I słuchajcie, ja sobie przypomniałem tą scenę i tam jeszcze chyba zasnąłem na chwilę. I jest koło godziny 10, taki był, wszyscy odpoczywali po tej niedzieli, bo tak bardzo sielankowo i miło w ogóle bardzo w domu. I siedzę w fotelu koło godziny 10 i dzwoni telefon mój taki znajomy, też bardzo zamożny człowiek. I dzwoni do mnie, no co tam słychać, no, opowiada mu trochę te wydarzenia wszystkie, jak to się tu działo. I on mówi do mnie tak, dzwoni do księdza, bo mam taką przedziwną historię w swojej firmie. W tym miesiącu dochód w ogóle w mojej firmie wzrósł o 5%. Proszę księdza, to jest bardzo dużo. Ale dziwna rzecz się wydarzyła, bo realny pieniądz wzrósł o 20%. Nie umiem tego wytłumaczyć. Tak do mnie mówi. I chciałbym księdzu zapłacić wszystkie faktury. Ile ksiądz ma faktur do zapłacenia? Więc ja mówię, potrzebuję pół godziny, żeby to policzyć. Ja nie wiedziałem, bo jak jest dużo faktur, to nie chcę się denerwować i jej nie liczę po prostu. Kładę sobie tam, kładę i sobie tam rośnie. Nie? I słuchajcie, i więc poszedłem, ja sobie nie zdawałem sprawy, a też specjalnie nie chcę sobie zdawać do końca sprawy, więc poszedłem, policzyłem i tam było około 140 tysięcy. Bo tam jeszcze szybko kończyliśmy różne rzeczy. Więc wstydzę się, żeby odzwonić i piszę SMS-a. Przepraszam, że nie dzwonię, ale się wstydzę. 140, tam było, nie wiem, dokładną sumę podaję. No i za chwilę odpisuje ten człowiek na SMS i tam jest takie słowo jest. Myślałem, że więcej. Za chwilę ksiądz będzie miał na koncie te pieniądze. I chyba po dwóch godzinach, też w ogóle ciekawostka, bo to było w godzinie miłosierdzia, otwieram konto, na koncie 140 tysięcy. Siedziałem dwie godziny, wklepałem wszystkie faktury, po godzinie 5 wszystko pchnęliśmy i wolność. Żadnych rzeczy do zapłaty. Bóg współpracuje we wszystkim, tak? I w to trzeba głęboko, bardzo głęboko uwierzyć. I rozumiecie, że tutaj trzeba dostrzec taki brak wiary w naszym życiu, że my nie dowierzamy Bogu. Dlaczego? Bo myślimy sobie, może otwórzmy drzwi, żeby było powietrze. A, leci przeciąg na was. A, to zamknijmy, dobra, zamknijmy, bo tu przeciąg jest. Żeby nam kobiet nie... Zamknijmy proszę drzwi, zamknijmy, bo kobiety pokręci nam. Słuchajcie, więc tak. Mamy potężny brak wiary, ale słuchajcie, jak ja to mówię, to teraz nie... Ojeju, brakuje mi wiary. Nie. Natychmiast niech to będzie trampoliną, by rzucić się z wiarą w Boga. Nie teraz, o tak, brakuje mi, jestem małą myszką. Nie. Trampolina, jak ja mówię te słowa, to trampolina i rzucam się z wiarą w Boga. Rzucam się z wiarą w Boga. Po ewangelizacjach nadmorskich często mówimy tak.
Kontynuuj to życie z Bogiem, jakie doświadczyłeś na ewangelizacji. I ludzie tak robią, że na przykład, nie wiem, próbują Boga w takim znaczeniu, że teraz, Boże, zajmij się mną dalej. Poprowadź mnie w różny sposób. I często słyszałem takie rzeczy, że ktoś wracał do domu i Bóg przedziwnie zajął się jego dojazdem, jego pociągiem, przedziwnymi różnymi sytuacjami. I podobnie jest właśnie z takim niedowierzaniem moje miejsce w Kościele. Bóg naprawdę oczekuje wiele od was. Bardzo wiele Bóg oczekuje od was. I miejcie świadomość, że jedna osoba może zmienić wielkie miasto. Pamiętajcie o tym po prostu. Że, słuchajcie, że prawda jest taka o nas, że gdyby bardzo mocno rozkwitła wiara w naszym sercu, to gdybyśmy wszyscy wyszli, jak tu jesteśmy obecni i poszli w diecezję, moglibyśmy tę diecezję przewrócić do góry nogami. Naprawdę. Jeżdżąc po Polsce w różne miejsca, słyszałem naprawdę wiele cudów. Powiem wam, że byłem gdzieś w takiej miejscowości chyba 2000, takie miasteczko wieś. W tej miejscowości była niezwykle ceniona i kochana katechetka, starsza babcia, która całymi dniami chodziła i ratowała wszystkie rodziny wokoło. Słowem i modlitwą. To była kochana babcia jakaś tam, która no, miała autorytet, była katechetką, to było na południu Polski. Ona chodziła i ratowała każdą rodzinę. Ona to zmieniała tą całą miejscowość. Także, słuchajcie, jak przygotowaliśmy ewangelizację wioskową, to myśmy szukali też świateł od Pana Boga w Kościele i spytaliśmy się o region podkarpacki. Dlaczego on jest taki najpobożniejszy w Polsce? I wiecie, co odkryliśmy? Że w XIX wieku był jeden ksiądz, który przez kilkadziesiąt lat chodził z wioski od wioski, przez kilkadziesiąt lat, ciągle, w koło. I on jest jedną z przyczyn gorliwości regionu podkarpackiego. Rozumiecie to? I Kościół jest pełen takich sytuacji. I dzisiaj, kiedy myślimy o, nie wiem, jakimś świętym, który nagle, nie wiem, było jakieś bóstwo w lesie, poszedł i ściął siekierą Bonifacy chyba, tak? W Niemczech. Poszedł, wziął siekierą, ściął bóstwo i chrześcijaństwo weszło na teren. Rozumiecie? Czy Maksymilian, na przykład Kolbe, nie? Tutaj jest coś, strach, wiele różnych rzeczy i Maksymilian mówi jedno słowo, idzie, umiera. Ale on przewraca cały świat do góry nogami. A Franciszek, święty Franciszek, na przykład. Jeden człowiek, mówimy biedaczyna z Asyżu. Zawsze jak myślimy trochę, że Franciszek tak ostro różne rzeczy robił, to pamiętam, jak byłem w Asyżu, to mówię, o Franciszku, tu jest cieplutko, tu jest milutko, tu jest oliwka. Nie było tak strasznie, jak sobie wyobrażamy czasami. To nie jest Polska, gdzie jest mróz minus 20 stopni. Warto o tym pomyśleć, bo mamy wyobrażenie czasami, że Franciszek biedny coś tam, jak sobie tam usiadłem w pewnym miejscu i zobaczyłem tą okolicę, mówię, Boże, ja jestem jak w niebie po prostu, nie? Franciszek żył w takim pięknym też miejscu. Ale nie chcę to mówić. Chcę powiedzieć o tym, że Bóg naprawdę ma różne plany. Ma konkretne, różne plany. I teraz tak, kolejna rzecz. Bóg będzie was prowadził. Trzeba mieć, wiecie, z tych cnót, które nabywamy, takich ludzkich cnót, jak cnota sprawiedliwości, cnota umiarkowania, cnota męstwa, jest taka cnota bardzo niezwykła, o której mówi Arystoteles. Cnota wspaniałomyślności. Cnota wspaniałomyślności jest bardzo rzadką cnotą. Cnota wspaniałomyślności polega na tym, że ktoś ma bardzo szeroką rękę do wszystkiego. Nie? To nie chodzi o pieniądze tylko. Chodzi, że jak on coś robi, to daje się cały po prostu. Nie? Taka szeroka dłoń do wszystkiego po prostu. Serce na dłoni, cnota wspaniałomyślności, którą też można nabyć.
I zrozumcie, że Bóg chce takiej cnoty wspaniałomyślności w naszym życiu z Nim. I nie myśl ciągle, czy ja dobrze robię, coś tam, bo Bóg cię poprawi. Bóg ci wskaże drogę. Bóg naprawdę cię poprawi. Naprawdę Bóg ci powie, nie, nie idź tą drogą. Uwierzcie w to, że Bóg nawet wewnętrznie będzie mówił do was. Będziecie czuli niesmak pewnych rzeczy. Uwierzcie w to, że Duch Święty prowadzi was wewnętrznie też. Naprawdę, że jesteście ochrzczeni, jesteście bierzmowani, przyjmujecie ciało Pańskie, naprawdę Bóg będzie do was mówił też. Wewnętrznie też. Że poczujecie w sposób duchowy, że ta droga nie jest słuszna. Ale nie możemy kierować się lękiem, strachem, brakiem odwagi. To jest bardzo, bardzo ważne po prostu. Dzisiaj zresztą ja sam nawet tak to robię, że coś tam rozeznajemy, przygotowujemy, pyk, pyk, pyk. I na końcu, tak naprawdę na końcu prawie, albo tak pytam się między zdaniami biskupa i na końcu przedstawiam mu jakby cały plan. Oczywiście nie zrobię tego, jeżeli on nie powie tak. Ale przygotowuję to wszystko gdzieś tam i biskupowi to podstawiam, żeby on rozeznał ostatecznie. Mamy miejsce w Kościele i my to miejsce w Kościele z Bogiem tworzymy też. Razem. Przez to wszystko, co mamy. Wszystko, czym jesteśmy po prostu. Mówimy trochę, wczoraj mówiliśmy dzisiaj, że będzie ta modlitwa o uzdrowienie, o ranach. Ja tutaj chcę też przypomnieć bardzo ważną rzecz. Bóg pozostawia nam rany naszego życia często. Dlatego, że jesteśmy fajniejsi z tymi ranami. Jesteśmy lepsi dla siebie. Miłosierniejsi. Bardziej rozumiemy innych. Jesteśmy pokorniejsi. Warto też o tym pamiętać. Że te rany, które są jakimś krzyżem naszego życia, są błogosławione też. To jest też bardzo ważne też, żeby to jakoś zrozumieć, że Pan nie musi nas uzdrowić ze wszystkiego, co jest dla nas trudem, bo ten trud sprawia, że jesteśmy naprawdę dobrzy, dla innych dobrzy i dla siebie miłosierni też. I rozumiemy też właśnie drogę małych kroków, drogę małych znaków. To w tym właśnie liście do konsekrowanych, tam właśnie kongregacja mówi, żeby dzisiaj wybierać też drogę małych znaków. To wiąże to się w ogóle z drogą małej Teresy po prostu też. Że Bóg też może prowadzić, może, że Bóg chce nas prowadzić przez, w tym świecie takim pełnym zamętu, przez małe znaki. Przez małe rzeczy, które dla Boga są bardzo, bardzo wielkie. Mam swoje miejsce w Kościele i też w Domu Miłosierdzia Bożego to często słyszę, że przychodzi człowiek, no i oczywiście jest tyle pracy, że mówimy mu, zrób to, to, to i to. On mówi, ale ja na tym się nie znam. Ja nigdy tego nie robiłem. Ale spróbuj. I po kilku miesiącach okazuje się, że człowiek potrafi to, to i to. W sensie taki przykład z wczoraj. Wczoraj tam pędziłem, bo mieliśmy spotkanie w Domu Miłosierdzia Bożego. Mamy w środę zawsze takie duże spotkanie wszystkich nas. Bardzo są fajne spotkania, takie też i trudne, i fajne. No i człowiek dziękował, odchodził z naszego domu. To nie jest tajemnicą żadną. On to mówił publicznie i też to mówi publicznie. Taka historia. 5 lat temu gdzieś tam na jakichś rekolekcjach się spotkaliśmy. On coś tam przyszedł do mnie, mówi, słuchaj, jak będziesz miał jakiś problem, to przyjedź do mnie Miłosierdzia Bożego. I ten człowiek to pamiętał. I pewnego dnia gdzieś przypadkiem znalazł, gdzieś tam mu wypadł mój numer telefonu, zadzwonił, mówi, że jest bardzo z nim źle, człowiek 36 lat i potrzebuje pomocy. Mówi, przyjedź. Przyjechał, okazało się, że żył w jakimś tam związku, on to mówi, ja dlatego tak mówię publicznie. Żył w jakimś związku nieuporządkowanym z kobietą, był zniewolony tą kobietą, to było Pana Boga tam bardzo mało było. I on chciał się z tego uwolnić. Bardzo to przeżywał, bo kochał tą kobietę, ale czuł, że musi się z tego uwolnić, z tego nieporządku wielkiego. I słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Czyli on bardzo płakał, bardzo to przeżywał.
Czyli tak, przyjedź i adoruj Jezusa Chrystusa. Też posłuchajcie tego, jak my działamy. To jest też takie rozeznanie w Kościele. Adoruj Jezusa Chrystusa i dawaj się innym ludziom. Natychmiast dać mu jeden obowiązek, drugi obowiązek, trzeci obowiązek, żeby go wyrwać. Bo wiecie, na czym to polega? Że człowiek się kuli i patrzy się na swoje właśnie małe bobo, na swoją ranę. Wyrwać go z siebie. Jezus to robi na adoracji, a my go wyrywamy po ludzku z siebie samego. I on nagle biegnie z talerzem do ubogiego, tam kogoś myje i on nagle widzi świat, widzi szerzej to wszystko, nie? Nagle słyszy, że ktoś ma gorszą sytuację od niego, nie? I słuchajcie, jeden obowiązek, drugi, trzeci, on przychodził kilka razy, chyba ksiądz przesadza, za dużo mam tego, a ja sobie myślę, człowiek, tak sobie myślę, człowieku, 30 kilka lat, dorosły mężczyzna, umięśniony, wszystko, ja tego nie mówiłem, mówię, jak baba się zachowuje, do roboty, pyk, 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 tamto, nie? Tam były takie bunciki, że jestem tyranem i tak dalej. I słuchajcie tak, no i powstaje piekarnia Bożego Miłosierdzia. Mówię mu tak, słuchaj, jesteś taki fajny gość, może byś był koordynatorem. Nie, on koordynatorem nie chce. Ja wiem, a może chciałbyś się nauczyć piec chleb, bo tam mieliśmy takiego fajnego piekarza. Tak, chcę. Słuchajcie, człowiek dzisiaj, piekarnia ma dopiero 3,5 miesiąca. Człowiek dzisiaj umie piec chleb, ma marzenie, że chce założyć swoją piekarnię. Po pół roku pobytu. Wczoraj wstał, pięknie ubrany, ogolony, wypucowany, taki mężczyzna elegancki, idzie do roboty za chwilę do piekarni, chce swoją piekarnię otworzyć, stoi odważnie, przestaje płakać. Proszę bardzo, pół roku. Ale oczywiście modlił się, adoracja, Eucharystia, dawanie się ludziom wokoło, coś cudownego. I on widzi już swoje miejsce. Nie chce opuszczać Boga w niczym, chce robić cudowne rzeczy, chce mieć swoją piekarnię i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że jakaś odwaga w niego weszła, pod wpływem też takich wymogów tego domu. I tak sobie jak dzisiaj myślę o tym naszym panelu, to na pewno tym złym doradcą jest po prostu strach. Jest w Apokalipsie takie słowo, że ludzie się chronią do jaskiń i chcą, żeby ta jaskinia spadła na nich, bo ich się tak boją. Czekają na te wydarzenia, które mają się stać i oni się tak boją. My żyjemy, ja już to słyszałem, słuchajcie, od wielkiego człowieka w świecie, wielkiego charyzmatyka, Bożego człowieka, on to mówił już 20 lat, że ta jaskinia to jest symbol naszych czasów. Wiemy, że po 20 latach te lęki poszły o wiele jeszcze bardziej w naszych społeczeństwach. Nie bójmy się. Bądźmy odważni. No i co z tego, jak będziesz próbował w 10 miejscach swojego miejsca w Kościele? A może tak trzeba spróbować wszędzie? Czasami właśnie może nie trzeba uciekać, zostać w tym miejscu. Ale Bóg ma, słuchajcie, śpiewamy to, pamiętacie tą starą pieśń oazową, którą śpiewaliśmy z gitarami wszyscy. Ja, Pan, mam plany pełne miłości. To jest Izajasz przecież. Nie znacie tej pieśni? Moich planów, jakie mam wobec was. To niezwykła pieśń była. To jest Izajasz. Tak, to jest żywy Izajasz. Więc kończąc. Bóg ma dla was plan. Boże, to wiecie, to brzmi jak kerygmat podstawowy po prostu. Nie? Bóg ma dla was plan. Dzisiaj, na teraz. Na teraz. Chcę, byście budowali z Nim Królestwo Boże. Wokół nas ludzie umierają i zdychają, bo nie mają Boga i nie mają sensu. Mają Boga, nie widzą Go. Nie widzą sensu życia. Świat czeka na objawienie się Synów Bożych. Jesteście Synami Bożymi. Bóg ma. Słuchajcie, teraz miałem taką sytuację. Dzwoni do mnie taka babka, którą znam od wielu lat. I tak widzę, jak ona się trudzi, żeby to, tamto, siamto.
proszę księdza, poszłam na emeryturę, chcę na zawsze być z wami tu w domu, siedzieć, jestem duszą adorującą, mam taki plan. Sprzedaję tą chałupę, tam daję tam właśnie swoim dzieciom coś tam, mogę z wami zamieszkać na zawsze? Oczywiście. Znam tą babkę od kilku lat. Proszę przyjechać i być z nami na zawsze. Jak najbardziej. I już w mojej głowie już plan. Może zajmie się tymi listami, które leżą już 3 lata. Osobami, które mają adorować. Mamy listę kilkuset osób, które zgłosiły się na adorację Najświętszego Sakramentu. To leży. Mało kto tym zajął. Ale rozumiecie, że chodzi o to, że babka to rozpoznaje dzisiaj i możemy nas robić wielkie rzeczy. Różne rzeczy możemy działać. I Bóg czeka na wasze coś. I to też taka bardzo ważna rzecz. Też właśnie dzisiaj mi to też przyszło do głowy. My często słyszymy coś takiego. Uszanuj swój stan, w jakim jesteś. Jesteś żoną, obowiązki żony, dzieci i tak dalej. Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne. Ale słuchajcie, bez przesady. Bez przesady. Nie może być tak, że mąż czy żona w dorosłym życiu wypełnia moje całe życie. Jeżeli jestem chrześcijaninem, ja przecież jestem posłany do innych dzieł. To nie jest tak, że ja mam ciągle być z dziećmi na imprezie jednej, drugiej, mam spędzać wszystkie swoje wakacje razem, mam to, okej, masz zarabiać, robić pieniądze, tutaj, żeby to wszystko wyglądało w rodzinie jak najbardziej, ale ty jesteś też chrześcijaninem. Ty masz też dawać się Kościołowi całemu. My zapominamy też o tym. To też jest taka mała herezja, która wchodzi w nasze myślenie jakoś. To też jest bardzo, bardzo ważne, żeby jakoś to odkryć. Więc pytanie, które powinno się zrodzić automatycznie w naszym sercu teraz. Panie, czy Ty masz może jakieś plany, które ja dzisiaj jeszcze nie rozumiem? Może masz jakiś plan teraz wobec mnie, którego ja jeszcze nie widzę? Powiedz mi to. Objaw mi to. Powiedz mi właśnie, co konkretnie mam robić. I Pan powie, zadawajcie pytania konkretne Bogu. Ale jeszcze to, co chcę powiedzieć. Zobaczcie, że Boża wola ujawnia się, kiedy próbujemy. Boże plany ujawniają się, kiedy czynimy krok. Dobra, nie wiem, co robić. Okej, dobra. Jadę dzisiaj do miłosierdzia, żeby usłużyć ubogim. Pojedziecie, taki przykład tylko, tak? To jest przykład rzucony z głowy. Jedziecie autobusem, by posłużyć dzisiaj ubogim, rozdając posiłki i już od momentu wyjścia z domu zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Tak Bóg działa, że dajesz się temu Bogu w takiej małej rzeczy. Jadę dzisiaj na godzinę do domu miłosierdzia, żeby posługiwać ubogim. I już nagle wchodzę w takie coś nowego. Bóg tak zaczyna coś robić przedziwnego. Nagle coś tamtego, uruchamiam się do jakiejś rzeczy po prostu. Tak się dzieje coś z naszym sercem. Kiedy zaczynamy się dawać. Kiedy zaczynamy bardziej właśnie uczestniczyć w tym życiu Kościoła. Ja nawet sobie tak dzisiaj pomyślałem, tutaj z kimś rozmawiam i mówię, te spotkania to, ile masz tych tam spotkań w tygodniu, nie? Jedno. Jedno spotkanie tylko? To za mało. W tych czasach to za mało. To za mało jest. To za mało jedno spotkanie w tygodniu, żeby udzielać się Kościołowi. To za mało. Naprawdę. Także spytajcie się Pana. Zadajcie Mu to pytanie. I to, co mówi tam ksiądz Piotr chyba tam na początku właśnie, nie bójmy się tam, że zaraz coś tam po prostu się jakoś może poprzewraca do góry nogami. I słuchajcie, ja tylko chcę przypomnieć taką ważną rzecz, żeby nas zawstydzić wszystkich. Mam trochę przyjaciół w neokatechumenacie. Może mamy różne zdanie, to jest zrozumiałe zupełnie, ale mam takich przyjaciół w wielkich wspólnotach warszawskich i szczecińskich,
Szczecin czy Warszawa szczególnie, bardzo tam się to rozwinęło, bardzo mocno. Słuchajcie, jak ja słyszę, że facet z żoną mają 6 dzieci i oni myślą, żeby wyjechać na Białoruś na głoszenie Jezusa, to ja mówię, Jezu Święty, co to jest za odwaga? Znam wiele rodzin z neokatechumenatu, którzy mają taką odwagę. I to warto się zawstydzić, słysząc takiego człowieka, który chce właśnie rozeznawać. Oni rozeznawają w swoim sercu, czy tego nie zrobić na przykład. I teraz też mój przyjaciel wziął najmłodszych synów, 2 synów, ja tam jestem nawet ojcem chrzestnym jednego, on wziął ich, pojechał do Rzymu na spotkanie z Kiko, wziął tych chłopców małych i pojechał po prostu. Szok. Nie? Także no, bądźmy odważni. Macie to swoje miejsce. Słuchajcie, jeszcze mamy chwilkę taką czasu. Czy ktoś chciałby, słysząc te słowa na teraz i żywo, coś powiedzieć? Panem. Może ktoś chciałby coś... Od razu zabrać głos. Ala Koszalin, Wynik Kreator. Ja chciałabym powiedzieć tak właśnie na wierząco. Przychodzę do Miłosierdzia Bożego, a Duch Święty mi mówi, tak powiem, że Duch Święty, no bo takie odczucie, no wejdź tam, zapytaj księdza Radka, czy coś nie potrzebuje. No więc ksiądz Radek siedzi tam, spowiada, no jest kolejka, i myślę sobie tak, no zaraz jak skończy kolejkę, to zaraz wejdzie do siebie, nie? Nie będzie czasu, bo go zaraz tam oblegają wszyscy tak, że jest przyklejeni są i tam nie ma szans na to, żeby się dostać, a ja jakoś nie mam szczęścia. No i myślę sobie, jak wejdę do konfesjonału, to przecież muszę wyjść. I tak kolejka patrzy, kolejka, jest kolejka. Ja mówię, nie szkodzi, ale ja zaraz wyjdę, ale jest kolejka. I ja mówię, sekundy, dwie, trzy, no pięć, no sekund. Konfesjonału. No i tak, no ksiądz oczywiście przygotowany i wstępnie już wprowadza mnie do tego, że się będę spowiadała. Ja mówię, nie, proszę księdza, ja się nie chcę spowiadać. No to słucham. Ja mówię, no chciałam zapytać, co ksiądz by potrzebował. O tak, właśnie na jutro mi pilnie jest potrzebna osoba, która by ugotowała obiad dla 60 osób. A ja odpowiadam, o nie, proszę księdza, to ksiądz tak źle trafił, to jest niemożliwe. Jak ja miałam gości, i tak mówię do księdza, jak ja miałam gości, to mnie siostry przyszły moje i pomagały mi przy obiedzie dla iluś tam osób. Ale 60 osób, ja nie mam zielonego pojęcia o gotowaniu. Owszem, takie gotowanie, to nie tyle, że nie umiem ugotować, umiem, ale to się nie da w moim pojęciu dla 60 osób. Ja nie wiem, ile ziemniaków obrać, ile wody wlać do garnka. Owszem, dla 10 osób, no 12, ale nie dla 60, nie? I ja tak sobie powiedziałam księdzu, że to jest niemożliwe i absolutnie ksiądz źle trafił. No i wyszłam. Wyszłam, wychodzę do holu i patrzę, dwie osoby, znajome oczywiście, znajome z kościoła, nie? Znajome. Młode dziewczyny, sprawne, no dziewczyny, no mężatki, ale dla mnie, ja babci, no to młode dziewczyny, sprawne. I ja mówię, o moje służki, moje dziewczyny, chodźcie tutaj, chodźcie. Co? Ja mówię tak, słuchajcie, potrzebne są osoby do ugotowania obiadu dla 60 osób na jutro są potrzebne i no, ja mówię, słuchajcie, ja będę pilotowała to, ponieważ... Ponieważ ja nie potrafię, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ile na przykład wlać wody do rosołu, nie? Dla tylu osób. Ale jeszcze wam powiem co? Powiem wam, dziewczynki, że to będzie jakaś wycieczka, tylko nie wiem skąd, nie? A więc musimy to przygotować bardzo elegancko, nie? Sprawnie i elegancko.
Zresztą ja bardzo lubię elegancki stół. Musimy to przygotować elegancko. No i jedna z nich, nawet ja nie wiedziałam o tym. Wiem, że jedna to kiedyś chciała pracować w kuchni w pewnej parafii, ale no po prostu no nie wyszło jej to, bo się po prostu sama twierdzi, że to nie przyjmie takiej pracy. A druga później mi się przyznała, że ona na weselach usługuje. A więc jedną mi Duch Święty podesłał z kuchni, która już z kapłanami jaki taki kontakt miała i tak nie chciałaby chyba odmówić, no nie wiem, w każdym razie tak było. A ta druga była przygotowana na takie wielkie przyjęcie. No więc świetnie, ja cała zadowolona, wracam do księdza i mówię tak, przepraszam, bo ksiądz wyszedł tam oczywiście oblepiony jak zwykle ludźmi. Ja mówię, przepraszam, proszę księdza, ja tu przedstawię moje dziewczyny. Będą gotowały jutro obiad, to znaczy ze mną, nie? Będą gotowały, ja będę gotowały obiad. I tak też się stało. No i ja taka pewna, że przyjedzie jakaś grupa, jakaś pielgrzymka czy ktoś. Słuchajcie, a jeszcze ksiądz mówi tak, rano przyszedł i pokazuje zamrażarkę. Zamrażarka pełna mięcha, skądś tam świniaki dostali, pełna mięcha, ale to wszystko zamrożone na kość, nie masz szans, żeby na obiad to rozmrozić. To małą rzecz, jak mam w domu, mam problem rozmrozić, a gdzie tu? No to z tego otwiera ten i mówi tak, no to wie pani co, to z tego tutaj ugotujecie obiad. Ja mówię, nie, proszę księdza, z tego to nie ugotujemy, bo nie masz szans na to rozmrożenie tego, absolutnie. To jest, ja mówię, 2 dni do rozmrożenia przynajmniej, żeby to kawałek uciąć, bo to skrzynie to nie jest coś małego, że szybko się rozmrozi, to są skrzynie ogromne. No i a to tam coś, no i znalazło się, że są kotlety rybne i wyobraźcie sobie, że to jest piątek. I mówimy, no dobrze, Boże, jak ty zaplanowałeś, wszystko elegancko. Tak, ja mówię, do swoich dziewczyn, do swoich mówię, no, bo akurat tak się złożyło. No i słuchajcie, no i oczywiście ten obiad przygotowujemy, a jeszcze ksiądz mówi tak, i ja tak jeszcze się zastanawiałam, czy my sobie damy radę, nie? Bo, no bo wiedziałam o jednej coś co nieco i o drugiej co nieco bliżej i my się sobie, nie wiem, czy sobie damy radę. No i wyobraźcie sobie, ale jak ksiądz przyszedł pokazać tą skrzynię z tym świniakiem zamrożonym, to mówi tak, wie pani co, ale pani dostanie tutaj tych do pomocy tyle osób, ile pani będzie chciała, nie? No ja myślę sobie tak, no nie wiem, czy my tam zdążymy to ugotować, tyle ziemniaków, tyle tego, co, gdzie, a to tu wszystko zobaczycie, pani dostanie tyle ludzi. No i ja, no myślę sobie, skoro tyle ludzi dostanę, no to dobrze. No i zaczynamy, bierzemy się, przyszły 2 osoby, jedna tam się pokręciła i poszła, druga usiadła, mówi, ja pomogę obierać ziemniaki. Trzecia mówi, a ja nie wiem, gdzie co to jest, nie, tylko mi pokazali, gdzie są talerze i półmiski. No i tak się stało, że, no i ja powiem wam szczerze, ponieważ ja z ludźmi pracowałam, więc tak trochę pogonić to też umiem. No i mówię tak do tych wolontariuszy, ty będziesz robił to, ale kobiet nie trzeba było, one same po prostu wychodziły z inicjatywą. Ty będziesz robił to i tamto. I jeden mi odmawia, drugi mi odmawia. No myślę sobie, to ja powiem dla księdza, no nie, to obiecał mi tutaj tyle, ile będę chciała wolontariuszy, a oni wszyscy wychodzą. No więc kazałam im ustawić stoły, ponakrywać, dziewczęta przygotowały półmiski elegancko, słuchajcie, dla tej pielgrzymki, która przyjedzie na 60 osób, obiad nagotowany, zresztą pyszny, bo bardzo im smakował. I słuchajcie, zastawiamy stół, proszę tych chłopaków, żeby poustawiali krzesełka, jak mają ustawić, jak ma być stół nakryty, tu na prawo łyżka, na lewo. Mówię im co. Wszystko przygotowaliśmy, postawiliśmy. Wprawdzie ksiądz nawet nam nie powiedział, że same możemy zjeść, ale widzę, że dziewczyny jedna wzięła kotleta i je na stojąco. Ja myślę sobie, ale nam nie powiedział, że wolno nam zjeść. Ale to nic, głodna jestem jak nieszczęście. Ale nic, obiad przygotowany, stoły zastawione. No i oczywiście wychodzimy. Wychodzimy tak, ja mówię, tak te kotlety nieoficjalnie wzięte, nie? I wychodzimy. Ale jak wychodziliśmy, to ja nie wiem, jak to było i kogo ja zapytałam, o co to chodziło. I ja się dowiaduję, że to mają przyjść nasi ludzie, którzy mieszkają w tym Domu Miłosierdzia.
nie żadna pielgrzymka, nie żadne wytworne. I chłopaki w ogóle nie chcieli krzeseł nosić. Jak zobaczyli, że my stoły tak zostawiamy, a tu miski, a tu oddzielnie sałatki takie, no to byli oczywiście zdziwieni, zbulwersowani i odmawiali posłuszeństwa, ale wszystko przygotowaliśmy. No i właściwie to tylko tyle. I chciałam powiedzieć, że ni stąd, ni zowąd, ksiądz sobie pomyśli, ksiądz Radek, sobie pomyśli i nagle dostaje coś. Chociaż ja też tak dostaję, nieraz, nie zawsze. Ale nieraz też tak dostaje. No i jeszcze powiem drugą sytuację, oczywiście o tym. Zamykam się. Miejsce w kościele, ktoś może jeszcze? Ktoś musiał? Tylko z poradą do księdza o mojego brata, tak? No i trochę wspomniałam tam, że jestem gotowa do posługi, tak? Że na ewangelizację chyba pójdę na cały czas, bo mam taki też czas. No to ksiądz już zaskoczył, o co chodzi w ogóle, no i od razu dam dla wspólnoty pracę. Ja jestem po prostu zaszokowana, bo tej pracy jako wspólnota poszukujemy, tak? Rozeznajemy w grupie już, przyglądamy się, co my mamy robić, tak? No i właśnie tak się rozwiązał problem, ksiądz tutaj podskakiwał. Że takie rozeznanie w grupie, co mamy robić, no to tak mądrościowo już można mówić, że tu nie ma co rozkładać na części, tylko że taką posługą raz w tygodniu, no nie wiem, co tam jeszcze dokładnie ksiądz by powiedział, ale raz w tygodniu wyjeżdżać na modlitwę do takiego domu, gdzie są same kobiety. Amen. Mamy nowy dom dla kobiet i one są takie zaniedbane mocno tam. To jest nasz nowy dom i tam tworzymy dopiero wiele rzeczy. Trzeba się troszkę zająć tym domem bardziej. A tam chodzi o modlitwę taką, żeby właśnie ich rozmodlić w tym domu. Tak, rozmodlić i być też trochę z nimi. Tam są dzieci też. Czy ktoś jeszcze może coś odnośnie miejsca w kościele? Tak szczerze. Czy was to nigdy nie zastanowiło, że w tej świątyni, jak mały Jezus zostaje wniesiony przez Maryję i Józefa, jest właśnie Symeon i Anna. Anna całymi dniami i nocami przebywała w świątyni, służąc Panu. Nie? Znajdźmy takie wdowy, które to robią. Ja takich jeszcze nie widziałem prawie. No, pomyślcie. Marysia? Wiecie, dzisiaj się o tym rzadko mówi, ale zrozumcie, że wasza posługa może zbawić miliony. Pomyślcie o tym. O tym kiedyś bardzo dużo się mówiło, dzisiaj tak rzadko się o tym mówi, ale
rozumiecie, gdybyście tak na żywo widzieli, teraz nie wiem, jesteście tutaj i od waszej decyzji zależy, powiedzmy, uwolnienie miliona ludzi, które stoi obok w jakimś obozie. To pomyślcie, że de facto tak się może stać. Od waszej posługi zależy zbawienie ogromnej ilości ludzi. Od waszej posługi. Nie? Od was. I możecie tak przeżyć życie, że po prostu będzie takie sobie, powiedzmy, i uratujecie tylko troszkę, a możecie uradować miliony. To jest wielka prawda głoszona w Kościele. Mała Teresa, pisząc akt ofiarowania się miłości miłosiernej, to powiedziała, za zbawienie świata, ratunek ludzi też. Oddaje się za zbawienie ludzi też, by ratując duszę. Nie? Proszę, czy może ktoś jeszcze? Mam takie odczucie i tak, że potrzebna jest więcej adoracji. Teraz ksiądz powiedział o tej prorokini Annie, która dniem i nocą się modliła. Muszę powiedzieć, że ja dostałam to słowo na welanie Ducha Świętego 25 lat temu, a przedtem, zanim poznałam odnowę, nie wiem, miałam takie jakby wylanie Ducha Świętego, nie wiedziałam, że odnowa jest na świecie, że odczuwałam Pana Jezusa żywego na Świętym Sakramencie i On mnie wołał, nie mogę mówić, On mnie wołał i ja z pracy przyjeżdżałam, chodziłam na przedsionka i Go adorowałam, bo ja mieszkam na wiosce i mówię, Panie Jezu, ja Cię będę adorować. I papież ustanowił takie dni dla parafii. I ja chodziłam tam i adorowałam. I kiedyś przyszedł obraz Matki Boskiej do nas, do naszej parafii. I ja kupiłam taką książeczkę, Kochać Jezusa sercem Maryi, 15 rozważań eucharystycznych na 15 tajemnic różańca. I ja to, godzina święta. I ja to zrozumiałam, a my mieliśmy godzinę adorować Pana, być przy obrazie w nocy, nasza wioska. Ja zrozumiałam, że Matka Boża mi każe tą godzinę świętą odprawiać. Ale mówię tak, u nas taki kościółek mały pobudowany, nie ma tabernakulum, gdzie ja będę? A ksiądz, który pobudował, wyjechał do Niemiec, ksiądz Hubert. I w tym roku przyjeżdża i mówi, przywożę Wam tabernakulum. Przywiózł tam tabernakulum. I nasz proboszcz się zgodził, żeby tam Pana Jezusa stawić, ale mówi, to macie raz tylko w niedzielę mszę, to musi ktoś w tygodniu adorować. I ja po prostu chodziłam na tą godzinę świętą, gdzieś tak 24 lata chodziłam. Ale moja mama potem była już taka starsza i musiałam być przy niej, sama trochę chorowałam i tak zaprzestałam tych adoracji. Jeszcze muszę powiedzieć o tej ewangelizacji, co to była w 2015 roku. Właśnie byli, ta chyba morska, Biosek. Moja mama... Ale jaka miejscowość? Ostrowiec tam, gdzie jest Caritas. A, Ostrowiec. To nie było, a w czasie, jak było forum. Tak, tak. No i proszę, taką historię. Moja mama zmarła Zielone Świątki i ja nawet byłam na mszy, to nie słyszałam, co ksiądz mówił, że tam będzie, w poniedziałek będą chodzić, nie? Załatwiałam w poniedziałek wszystkie sprawy z pogrzebem i przyjechałam do domu i jak weszłam, poczułam taki smutek, że mamy nie ma, że ta w tym fotelu siedziała i tak strasznie mi się zrobiło smutno, taki żal. Wzięłam klucz, bo ja miałam klucz do kościoła, bliziutko mieszkam. No i poszłam i zaczęłam tak płakać przed Najświętszym Sakramentem. I tak płaczę i wchodzi taki człowiek, który tam posługuje przy księdzu i mówi,
ty zaraz msza będzie. Ja mówię, jaka msza? A mówi, już nie przychodzi ksiądz, taki młody, mówi z panami, nie? No i ja zostałam na tej mszy i ksiądz odprawił mszę i mówi, teraz wyjdziemy z Najświętszym Sakramentem na wioskę. I wyszliśmy na wioskę, ci ludzie, co przyszli na mszę, i przed każdym domem żeśmy klękali i ksiądz błogosławił ten dom. Ludzie byli niektórzy zdziwieni, też wychodzili, klękali, patrzyli, poszliśmy na nowe osiedle, obeszliśmy bardzo długo, dużo. No i przeszliśmy do kościoła, schował Pana Jezusa. Ja przyszłam do domu, nie miałam żadnego smutku po mamie, do tej pory nie mam. Po prostu przeszła do innego pokoju i wie, że jest zbawiona. To jest niesamowite. Pan Jezus mi dał takie poznanie, że mama poszła do nieba i chwała Panu. Chwała Panu. Chciałam się podzielić tym i przyznać do tego, że ostatnie dwa lata żyłam w takim uśpieniu troszkę. Spowodowane było to różnymi rzeczami, stanem zdrowia i różnymi jeszcze przeżyciami. I tak ciągle pytałam Pana Boga, bo się z tym bardzo źle czułam. Przyszedł taki moment, że nie mogłam już po prostu dłużej z tym żyć. Że jestem taka, zrobiłam się bezużyteczna. No ale mówię, Panie Jezu, wiesz, ile mam chorób i jakie poważne choroby. Ale Pan Jezus, jakoś czułam, że nie godzi się z tym, z tą stagnacją. No ale byłam u lekarza zrobić wszystkie badania. Od 20 paru lat miałam bardzo złe wyniki wątrobowe, zresztą pół mojej najbliższej rodziny zmarło na nowotwór albo trzustki, albo wątroby. I tak sobie myślę, rozmawiam z Bogiem, mówię, no ja nie mogę, no muszę zadbać o to zdrowie. I poszłam do lekarza, ponieważ zmieniłam, więc miałam możliwość zrobienia bardzo szczegółowych badań i prawie wszystkich. I o dziwo, odbieram te wyniki, idę do lekarza. Zresztą już sama się zorientowałam też w większości. Ale mówi lekarz, proszę Pani, to takie wyniki, Pani ma wyniki 40-letniej kobiety. Wszystko jest w normie. A 20 parę lat miałam ze 150, powiedzmy, prób wątrobowych ponad... Denerwuję się bardzo, przepraszam. I teraz się zaczęłam zastanawiać, zaraz, Pan Bóg jeszcze mnie na straty nie prze... Na straty nie... spisał. To właśnie. I teraz zastanawiam się, bo zawsze dawało mi ogromne zadowolenie to, jak posługiwałam. Jak pomagałam. Jak ktoś chorował, czy w rodzinie, czy jakaś była potrzeba we wspólnocie, konkretnie tam pojedynczym osobom, to ja wtedy zdrowiałam. Dostawałam siły, które dziwiłam się, skąd te siły przychodzą. To znaczy wiem skąd, ale nie przypuszczałabym, że do tego stopnia mogę być uzdrowiona. I teraz jestem na etacie rozeznawania, co dalej. Chwała Panu. Chwała Panu.